Znajdujemy się właśnie w siedzibie firmy ABB w Warszawie, gdzie odbywa się dziś finał konkursu ABB Robot Studio Challenge pod tytułem Zrobotyzowana linia produkcyjna. Podejmujący się wyzwania, czyli uczestnicy konkursu, mieli za zadanie przygotowanie symulacji w programie Robot Studio, spełniającej określone przez nas, organizatorów, kryteria. O konkursie Robot Studio Challenge dowiedziałem się na uczelni od doktora Szybickiego, prowadzącego zajęcia. Zainteresowanie robotyką i programowaniem głównie zdobyłem na uczelni, gdzie mamy do dyspozycji kilka robotów. Mamy możliwość zobaczenia, w jaki sposób pracują, w jaki sposób się je programuje. Program Robot Studio posiada bardzo dużo możliwości. Uważam, że jest najbardziej zaawansowanym programem na rynku do programowania zarówno offline, jak i online. Myślę, że konkursy typu Robot Studio Challenge są bardzo potrzebne, ponieważ są motywacją do powiększania swoich umiejętności programowania i pozwalają studentom pokazać się na rynku pracy. Jesteśmy naprawdę zadowoleni z poziomu nadesłanych do nas prac. Z jednej strony cieszy nas oczywiście zainteresowanie samym programem ABB Robot Studio, z drugiej zaś strony jesteśmy zadowoleni z faktu, że coraz więcej studentów interesuje się samą robotyką i programowaniem robotów przemysłowych. I właśnie to jest i było od samego początku głównym celem naszej inicjatywy, czyli zarażanie ludzi młodych, studentów pasją do robotyki. Pierwsze kroki z Robot Studio rozpocząłem na Wojskowej Akademii Technicznej. Autorski program firmy ABB umożliwia nie tylko symulacje, ale także zastosowanie stworzonych przez nas algorytmów, programów do rzeczywistych robotów. Pierwsze miejsce zajmuje pan Paweł Wysiewicz z Politechniki Rzeszowskiej. Jako zwycięzca konkursu czuję się świetnie. Bardzo się cieszę, że symulacja, nad którą spędziłem sporo czasu, została doceniona. Ja ze swojej strony zachęcam do podejmowania wyzwania. Jeszcze raz gratulacje dla nagrodzonych. Oczywiście nie możemy się już doczekać kolejnej edycji konkursu.